Witam na kanale historycznym Międzywojnie, gdzie opowiadamy o okresie najbardziej burzliwych zmian politycznych, społecznych oraz ekonomicznych, które odcisnęły piętno na, na cały XX wiek. Nazywam się Jarosław a ja Stanisław Żławski i zapraszamy do podróży, gdzie będziemy ujawniać kulisy i sekrety szalonych lat dwudziestolecia międzywojennego. Witamy Państwa w ostatnim, tegorocznym odcinku naszego podcastu Międzywojnie. Dzisiaj powiadamy sobie o jednym z trzech Jeźdźców Czerwonej Apokalipsy, Apokalipsy z podznaku Czerwonej Gwiazdy, a mianowicie o Włodzimierzu i Liczu Ulianowi Leninie. D w dalszych odcinkach pom pomówimy sobie też o Lwie Trockim i Felicie Dzierżyńskim. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, e zostawimy sobie jako temat główny Lenina. Tak, proszę Państwa, będziemy opowiadali o tym twórcu ewolucji komunistycznej, tej pierwszej twarzy. Ewolucji w Rosji, ewolucji bolszewickiej. Serdecznie zapraszamy do odcinka. Stanisławie, zacznijmy naszą rozmowę od Lenina, bo mówimy też o pewnym takim pochodzeniu tych postaci. I w przypadku Lenina mamy do czynienia z osobą, która klasowo nie jest robotnikiem pochodzi z rodziny szlacheckiej, zamożnej. I jest to człowiek wykształcony, który skończył też prawo. Co prawda nie pracował długo w swoim fachu, ponieważ stał się później zawodowym rewolucjonistą, ale jeżeli chodzi o jego pochodzenie, to on w dwóch ósmych był Rosjaninem, w dwóch ósmych Kałunkiem, w jednej ósmej Żydem, w dwóch ósmych Szwedem i w jednej ósmie, ósmej Żydem. Niemcem. Jak było z tym pochodzeniem, czy to etnicznym, czy to klasowym, w Stanisławie? No tak, zacznijmy może od pochodzenia klasowego, bo to pewnie będzie najbardziej kontrowersyjne, ponieważ w powszechnym mniemaniu utarty jest taki stereotyp, że rewolucjonistami powinny zostawać osoby wywodzące się z tych klas najbardziej poszkodowanych, najniższych. Natomiast w przypadku Lenina, zresztą tak jak w przypadku praktycznie większości, Rewolucjonistów bolszewickich, komunistycznych, ta prawda się nie sprawdzała. W przypadku Lenina mamy do czynienia z człowiekiem, który wywodził się z klasy inteligenckiej to znaczy jego dziadek, jego ojciec byli osobami wykształconymi to była rodzina kupiecka później jego ojciec zajmował się doszedł do kariery nauczycielskiej. Lenin był starannie wykształcony, zapewniono mu wykształcenie prawnicze, tak już wspomniałeś, natomiast ze względu na działalność, zaangażowanie się w działalność rewolucyjną nie mógł wykorzystać praktycznie tego swojego, wykonywać tego swojego zawodu, natomiast już jego rodzice, jego ojciec został uszlachcony ze względu na zasługi, więc miał taki nadany tytuł szlachecki, i jego rodzina była na tyle zamożna, żeby ich synowie, a Lenin miał ośmiorodzeństwa, nie musieli się parać pracą fizyczną. Więc można powiedzieć, że w pewien sposób El Lenin należał Włodzimierz Ilicz-Ulianow, takie było jego prawdziwe nazwisko, nie, mógł, nie musiał się parać pracą fizyczną i należał do... Może nie górnej części sfery społeczeństwa rosyjskiego, ale na pewno do tych, powiedzmy, kilku procent, do tej, tej inteligencji, która była klasą bardzo wąską wówczas. Większość Rosjan to byli prości chłopi. Jeśli chodzi o pochodzenie etniczne, ono jest na tyle ważne, że wokół tego pochodzenia etnicznego narosło bardzo wiele kontrowersji, niedomówień. W propagandzie antybolszewickiej często rozpowszechniano takie twierdzenia, jakoby Lenin był Żydem. Bardzo popularny był taki w dwudziestoleciu stereotyp żydowskiego bolszewizmu, ponieważ rzeczywiście bardzo wiele przedstawicieli osób o pochodzeniu właśnie żydowskim zaangażowało się w ruch rewolucyjny, co było poniekąd prawdą. Natomiast ogólnie możemy powiedzieć, że społeczeństwo rosyjskie Ro Rosjanie w społeczeństwie rosyjskim byli, nie byli większością, to znaczy Rosja była potężnym imperium, w które wchodziło szereg różnych narodowości, i tu wydaje się, że rzeczą naturalną też było, że przedstawiciele tychże narodów czuli się skrępowani, nie, nie byli lojalnymi przedstawicielami tego państwa, ponieważ mówili w innych językach. Wiedzieli, że nie są integralną częścią tego społeczeństwa, nie czuli związku z tym narodem. Dlatego też nie powinno dziwić, że bardzo wielu rewolucjonistów, osób, które buntowały się przeciwko temu porządkowi, wywodziło się z różnych narodowości. Tu mamy przykład Dzierżyńskiego, którym sobie powiemy Polaka, również szlachcica. Mamy przykład Trockiego, czystego Żyda z pochodzenia. Mamy przykład y, też Róży Luksemburg, która była polską Żydówką. I wreszcie mamy przykład Lenina. Jeśli chodzi o to żydowskość Lenina, to ona oczywiście ten temat był nieco naciągany, to znaczy skąd to się wzięło. Jego rodzina, zresztą patrząc na jego rysy nawet, było to oczywiste, w większości miał w sobie geny kałmuckie, miał takie bardzo mocny tak jak zresztą jego siostra Anna, natomiast w dużej części miał też pochodzenie Niemieckie ze strony jego matki. Jego matka pochodziła ze Szwajcarii, była wyznania luterańskiego. Natomiast w 24 roku siostra Lenina, Anna, na zlecenie partii, kiedy już po śmierci Lenina, mia, jego siostra Anna miała sporządzić taki, napisać jego biografię, taką w takim stylu hagiograficznym, niemalże religijnym, przedstawić go jako takiego świętego. I kiedy badała właśnie e, linię genealogiczną Lenina, wyszło na jaw, że jego dziadek Blank e, ze strony matki przeszedł na, w Szwajcarii na Luteranizm z Judaizmu i poinformował o tym w tej biografii i wtedy wywołało to sprzeciw przedstawicieli, wysokich przedstawicieli Politbiura, Bucharin m.in. E, zaprotestował i nakazał utaić ten fakt. Dlaczego? Może nas to bardzo dziwić, ponieważ wydawałoby się, że przecież bolszewicy oficjalnie zwalczali antysemityzm. Otóż chodziło paradoksalnie właśnie o to, że już propaganda bolszewicka tak bardzo rozpowszechniała te, czy podkreślała ten fakt, że, że wielu bolszewików miało właśnie takie pochodzenie etniczne, żeby właśnie pod, podminować zaufanie do tego rządu, jeśli jakiekolwiek istniało, że postanowiono ten fakt ukryć. I co ciekawe. Tym razem za Stalina już siostra Anna ponownie w 1932 roku napisała list do, do Stalina i zwróciła się w tym liście bardzo naiwnie, w takim szczerym przekonaniu, że wreszcie powinno się o tym powiedzieć, że przecież Związek Radziecki jest krajem otwartym, zwalcza antysemityzm i że Żydzi mają wiele zasług dla kultury, nauki i rewolucji, chciała to tak w dobrej wierze podkreślić. I Stalin również zakazał o tym pisać. I co ciekawe, właśnie ten list został ujawniony właśnie w, już dopiero w pod koniec XX wieku. I można, można go oficjalnie przeczytać. Więc to jest taka ciekawostka, jeśli chodzi o te, te sprawy, teorie właśnie spiskowe. Jeszcze wartym jest dodania fakt, skąd się w ogóle wziął pseudonim Lenina, ponieważ, tak jak wspomniałem, nie było to jego prawdziwe imię. Chodziło o prawdopodobnie rzekę Lenę. To jest jedna z hipotez. Natomiast Lenin często podpisywał się różnymi pseudonimami rewolucyjnymi. Było to związane z tym, że początkowo chciał też stworzyć takie wrażenie, kiedy pisał swoje prace, artykuły, publikował w różnych gazetach, że przedstawiciele bolszewików są, że, że ludzi, którzy wyrażają, intelektualistów, którzy wyrażają tego te poglądy, jest znacznie więcej niż w rzeczywistości. Więc chciał jakby zmultiplikować swoją osobę. Więc. A o co chodziło z tym słynnym mózgiem Lenina? Bo starano się udowodnić, że ma zazwyczaj nadzwyczaj wielki ten mózg, o co chodziło, bo to jest taka tajemnicza historia. Tu trochę przeskakujemy do, do faktów związanych już z kultem Lenina, czyli do tego, jak kiedy Lenin zmarł, po tym, jak przeszedł, prawdopodobnie była to jakaś zaawansowana choroba miażdżycowa ale też według niektórych hipotez był to syfilis, ponieważ już w 22 zaczął podupadać na zdrowiu, w 23 przeszedł już w taki stan praktycznie otępienia umysłowego, demencji, kiedy praktycznie, widzimy to na jego zdjęciach. Tak, jest to zdjęcie na tym wózku. Tak, 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 tak na wózku, czy na, czy na bujaku, wóze, na fotelu bujanym. Tak. po prostu widać, że to praktycznie jest warzywo. Tak, to był, to był człowiek już wtedy po prostu, można powiedzieć, o poziomie umysłowym człowieka niedorozwinięty, co czym znaczy, może im przesadzam, ponieważ jeszcze zdarzało mu się wyrazić jakieś miarę trzeźwe opinie. Natomiast w 24 roku Stalin, który był jakby samozwańczym, następcą Lenina, dążył do tego, jak każdy wytrawny rewolucjonista, żeby po pierwsze zbudować kult z Lenina. I na bazie tego kultu sfałszować testament Lenina, wedle którego jakoby Lenin powierzył Stalinowi dziedzictwo Związku Radzieckiego, i tym samym, jeśli Lenin stałby się osobą świętą, jeśli Lenin stałby się taką figurą wodza rewolucji i wielkiego myśliciela, przede wszystkim starano się podkreślić jego genialny umysł, jego nadzwyczajną mądrość i inteligencję, jeśli Lenin taki by był, i naznaczyłby Stalina na swojego następcę, to oczywiście oznaczałoby to, że ten wybór był trafny. I tu radzieccy uczeni starali się wykazać, że mózg Lenina oczywiście, jak wiemy już dzisiaj, wielkość mózgu nie wskazuje w żaden sposób na, na poziom intelektualny, natomiast... Starano się udowodnić, że ten mózg jest nadzwyczaj ponadprzeciętnie duży. Dokonano trepanacji czaszki i okazało się, jak na ironię, że lewa półkula mózgu była w stanie praktycznego zaniku. To znaczy, te zmiany miażdżycowe były tak posunięte, że jeden z lekarzy wyraził publicznie zdumienie tym, że w ogóle Lenin w jakikolwiek sposób jeszcze żył. U utrzymywał się funkcje życiowe tak długo. Więc zakazano e, oczywiście publikacji tego faktu, natomiast zabalsamowano zwłoki Lenina i uczy, uczyniono go takim przedmiotem kultu. Tu jeszcze, jak już przeskoczyliśmy tak daleko i doszliśmy praktycznie do samego końca, to warto e, podkreślić pewien fakt, który będzie miał związek z Trockim. E, Stalin właśnie Obawiając się swojego największego konkurenta, Trockiego, lwa Trockiego, którego właśnie Lenin naznaczył na, w swoim testamencie prawdziwym na spadkobiercę, swojego spadkobiercę, i zarazem przestrzegał przed Stalinem, uważając go za karierowicza, to właśnie ten e, Trocki został w bardzo sprytny sposób wyautowany przez Stalina. Mianowicie Stalin, bo Trocki wtedy nie przebywał w Moskwie, został oficjalnie zaproszony na uroczysty pogrzeb Lenina. Ale została podana mu zła data. O kilku, zbyt późno, o kilka dni. I Trocki przybył zbyt późno, więc oficjalnie nie było go na pogrzebie wodza rewolucji. Ja bym tutaj cofnął się jeszcze do historii związanej z tym, jak Lenin przyłączył się do rewolucjonistów, i to ma związek ze śmiercią właśnie jego brata. Jak to było z tej Tak. Lenin i jego brat Aleksander zaangażowali się w ruch socjaldemokratyczny, w taką łagodną odmianę ruchu socjalistycznego, rewolucyjnego jeszcze na studiach. Wtedy Lenin przeczytał taką bardzo znaną pracę Mikołaja Czernyszewskiego, co robić. Ta praca była o tyle istotna, że mimo tego, że Lenin zapoznawał się z pracami Karola Marksa, który uchodził za takiego największego teoretyka marksizmu, w zasadzie socjalizmu, za taką największą figurę, to właśnie nie on, a Czernyszewski wywarł na nim największe wrażenie. I nawet później Lenin popełnił książkę Jak należy działać, wzorowaną na Czernyszewskim. Dlaczego? Ale ona też miała to, ten sam tytuł. Co robić? Tak, to, to była inna wersja, nieco inaczej brzmiała, jak działa, czy, a ta pierwsza była co robić, natomiast chodziło, właśnie co jest ciekawe, bo ta, ta książka Czernyszewskiego to nawet nie była książka teoretyczna, to nie była, ba, była bardzo sprytną powieścią. Ta, ta powieść nosiła tytuł co robić i opisywała po prostu grupę rewolucjonistów, którzy, terrorystów, którzy przejmują władzę w Rosji. I robią to takimi środkami, jakie później Lenin wykorzystał, czyli przejmują najważniejsze punkty w mieście, przejmują linie, budują propagandę. Więc Lenin, to świadczy o jego charakterze. Lenin od początku był praktykiem i bardziej był praktykiem polityki i rewolucji niż teoretykiem. Oczywiście on pisał prace teoretyczne, natomiast na, na, przede wszystkim nastawiał się na. Władzę, na samą taktykę zdobywania władzy. Ale wracając do Twojego pytania. Do brata, dokładnie. Do brata, tak. Ponieważ brat bardzo poważnie się za, zaangażował w tą działalność, e, wtedy jeszcze Lenin był takim, typu starszy brat, więc Lenin e, podełżał bardziej jego śladami, oddawał się studiom, właśnie związanym z teorią e, marksizmu, rozdawał ulotki, natomiast jego brat zaangażował się w spisek na życie Aleksandr, cara Aleksandra III. Car Aleksander III był antyreformatorem. On postawił sobie za cel zduszenie wszelkich reform i utrzymanie właśnie takiego samodzierżawia, takiej wersji caratu, z którą jego ojciec próbował trochę zdemokratyzować. I doszło do tego, że tu jest ciekawy taki wątek polski, a mianowicie Bronisław Piłsudski, który też był za zaangażowany jako poddany właśnie imperium Romanowów był poddanym rosyjskim. Również był zaangażowany w ten spisek na życie cara i w jego mieszkaniu skonstruowano bombę, którą później Aleksander próbował wykorzystać w zamachu nieudanym na życie Aleksandra III. Przeprowadził do śmiercią. Próbował się jeszcze odwołać od decyzji sądu. Próbował prosić o ułaskawienie, natomiast car Aleksander kategorycznie odmówił i w 1887 jego brat, starszy brat Aleksander, został powieszony, stał się męczennikiem ruchu i możemy tylko przypuszczać, ale prawdopodobnie Lenin ta, to całe wydarzenie bardzo wpłynie emocjonalnie na Lenina, który od tego momentu tak sobie myślę, że emocjonalnie związał się z rewolucją. Dla niego być może cała ta rewolucja była nie, osobi nie sprawą związaną z jego problemami finansowymi, czy, czy nawet zatroskaniem o położenie robotników czy chłopów, bo prawdopodobnie on w ogóle nie, nie interesował się tą sytuacją, tylko to była taka osobista wendeta, która przerodziła się po prostu w chęć zemsty i zdobycia władzy. Stąd można wnosić, że cała ta jego brutalność i, i ta bezkompromisowość była właśnie z tym związana. Stanisławie, jeszcze chciałem poruszyć jeden taki ważny wątek dotyczący Lenina, mianowicie jest to określenie stalinizm, czyli te czarne, ciemne czasy, gdzie szaleje terror wywołany właśnie przez Stalina, i ten okres przychodzi właśnie po śmierci Lenina, po tym jak przejmuje władzę w Rosji, i zdarza się, że spotykamy się z wielkimi obrońcami właśnie leninizmu, okresu tej rewolucji. Trockizmu również. I trockizmu również, gdzie ten okres przedstawia się w takich, um, można powiedzieć, że w takim pozytywnym świetle, ale te Chcieli złe... dobrze, ale nie wyszło. Chcieli dobrze, ale nie wyszło, a potem przed Stalin, który zniszczył wszystko i wszystkich mordował. I moim zdaniem nie wiem, czy się zgadza z tym, ale to jest takie celowe wybielanie dzieła Lenina, dzieła Trockiego i też dzieła Dzierżyńskiego, bo jak już poruszaliśmy tą sprawę w poprzednich odcinkach dotyczących na przykład rewolucji domowej w Rosji, to mieliśmy do czynienia z no, absolutnie bezpardonowym mordowaniu przeciwników, zwłaszcza burżuazji, gdzie Lenin wielokrotnie, są z tego cytaty w różnych książkach czy dokumentach, wyraża się o burżuazji o, jako o tej klasie, którą chce, trzeba po prostu zlikwidować fizycznie. Otóż nawet nie, nie, nie tylko burżuazji, ponieważ on występował przeciwko wszystkim dokładnie, a głównie nawet przeciwko chłopom, więc nawet ta klasa, w imieniu której formalnie występował, była narażona na prześladowania. Tu była ta słynna akcja rozkłaczania. Otóż ta narracja, którą się nam sufluje często, i to bardzo często w zachodnich mediach, jest taką przykrywką i próbą usprawiedliwienia samej istoty systemu komunistycznego. To znaczy, mówi się o Stalinie, który rzekomo miał wprowadzić nacjonalizm i być taką odpowiedzią, wręcz takim rosyjskim faszystą. Natomiast, jeśli przyjrzymy się dobrze figurom zarówno Lenina, jak i Trockiego, oraz, co oczywiste, Dzierżyńskiego, to można powiedzieć, i to może niektórych to zdziwi, ale byli to zbrodniarze, i to zbrodniarze pokroju, mówimy szczerze, Adolfa Hitlera. Jeśli patrzymy na ilość zamordowanych osób, to nie ustępowali oni w niczym Hitlerowi. Jeśli chodzi o Lenina, był on na pewno cynikiem od samego początku. Tu już wspomniałem o tej słynnej pracy, na którą się powoływał co robić. W tej pracy mówi wyraźnie, że przede wszystkim nie chodzi o żadne dobro robotników, nie chodzi o żadną klasę, chodzi o wprowadzenie nowego porządku społecznego za wszelką cenę. I mówi też o tym, że Interesy rewolucji mają być nie reprezentowane przez te klasy, w imieniu których się występuje, czyli przez rzekomo pokrzywdzone klasy chłopską i robotniczą, lecz przez zawodowych rewolucjonistów, przez ludzi, którzy nie parają się pracą fizyczną, tylko, tylko po prostu są utrzymywani przez partię. I ta partia później ma wprowadzić dyktaturę proletariatu. Czym jest dyktatura proletariatu? Nie władzą proletariatu, tylko władzą grupy ludzi, którzy są w elicie partii. I to dokładnie Lenin wprowadzał od samego początku. Czyli mamy tak: dyktaturę, czyli rządy Komitetu Centralnego, mamy propagandę, pranie mózgu, komintern i cenzurę, mamy ocenzurowanie pras już na samym początku rewolucji, mamy zmianę historii, mamy ukrywanie faktów, mamy likwidację przeciwników politycznych. Mamy centralizację władzy, czyli po prostu wszystkie decyzje ważne podejmuje de facto Lenin i jego ludzie. I na końcu mamy terror. Ja tutaj jeszcze bym wspomniał o powstaniu czeki, gdzie czeka było taką odpowiedzią na protesty, na strajki, na powstawanie właśnie związków zawodowych jako te siły kontrrewolucyjne, gdzie jeszcze przed ewolucją Mamy do czynienia z tworzeniem różnych związków zawodowych jako tę ten, taką, ten, można to powiedzieć, pocztę postępu, pocztę socjalizmu, a w momencie kiedy przychodzi socjalizm, zaprowadzamy socjalizm, to związki zawodowe są już zbędne i oczywiście są ustawiane właśnie z kontrrewolucją sabotażem, a właśnie takich sabotażystów trzeba likwidować fizycznie. Tak, dokładnie. Zresztą Lenin był bardzo mocno krytykowany na, nawet na łamach, na łonie partii socjalistycznych, marxistowskich. Karl Kautzki skrytykował go bardzo mocno, nawet napisał artykuł przeciwko niemu oraz Róża Luksemburg. Lenin zripostował Róży Luksemburg, nazywając jej poglądy dziecięcą chorobą lewicowości. To znaczy stwierdził, że ona jest taką niepoprawną Rewolucjonistką, która wierzy w to, że rewolucja może być kierowana oddolnie i może być przejść bez to znaczy bez wszystkich tych negatywnych czynników. Jeśli dalej chodzi o działalność Lenina, to najciekawszy jest fakt, że wbrew temu, co się czasami twierdzi, że, jakoby on jeszcze, że to był pierwszy eksperyment komunistyczny i nie zdawano sobie sprawy, jak fatalne skutki przyniesie, otóż nie. Lenin doskonale sobie zdawał sprawę, że system komunistyczny będzie niewydolny. Doskonale zdawał sobie sprawę, że system kapitalistyczny działa lepiej, jeśli chodzi o, o poziom konsumpcji i zadowolenia ludzi. Natomiast dla niego celem nie było poprawienie doli robotników wszystkich klas, tylko było poprawienie wprowadzenie określonego systemu i likwidacja własności prywatnej. I zlikwidowanie de facto, czyli to była walka z klasami posiadającymi, oczywiście nie wyłączając partii komunistycznej. I tu przypomnijmy politykę NEP-u, czyli nową ekonomiczną politykę. To była polityka wprowadzona w roku 21 i to była odpowiedź na głód, który wybuchł wtedy w Rosji w trakcie wojny wewnętrznej, ale też na wskutek kolektywizacji rolnictwa, i przemysłowych aprowizacji, rabunku, po prostu którego dokonywały specjalne komisje, czyli nazwano tych chłopów, którzy posiadali jakąkolwiek własność, kułakami, czyli taką burżuazję chłopską. Czyli de facto sprowadzono chłopów do roli takich niewolników pańszczyźnianych, tylko nowego systemu. To wytoczono wojnę przeciwko tym chłopom. No to, o, musieli oni oddawać cały plon swoich prac władzy centralnej, która na to, później rozdawała te plony, dysponowała ona wedle swojego uznania. Oczywiście większość szła do Moskwy, czyli dla władzy, dla elit, a nadwyżka szła gdzie? Szła na zachód i po prostu na zasadzie umów barterowych handlowano z Zachodem. Tak samo to później pod powtórzył Stalin, który doprowadził do wielkiego głodu handlując zbożem, które odbierano ludziom, a sprzedawano za patenty od Henrygo Forda, patenty przemysłowe. Jest taka historia jednego z socjalistycznych działaczy, który siedział w więzieniu właśnie, gdzie podczas ewolucji został wysłany, gdzie wychodzi właśnie podczas nepustego więzienia, ląduje chyba w Moskwie albo w Petersburgu, i tak patrzy się naokoło, i tak widzi sklepy prywatne, kawiarnie prywatne, no, w przemysłu też są inwestycje zagraniczne. I tak zastanawia się, czy on wylądował w kraju kapitalistycznym, czy rzeczywiście to jest wynik tej rewolucji komunistycznej. No, no właśnie, bo tu nie powiedzieliśmy o istocie nepu, ponieważ tak już wracając do tego głodu, była, sytuacja była fatalna. Czyli wszystko było w zasadzie. Um, Lenin zaczynając rewolucję zaczął od kolektywizacji dużych zakładów. Pozostawił, na, na samym początku pozostawił własność prywatną. W, w, w przypadku drobnych działaczy, drobnych rzemieślników, drobnych sklepikarzy pozwolono na początku na działalność prywatną. Natomiast później wszystko to zlikwidowano w miarę postępów rewolucji i e, w pewnym momencie doszło do tego zjawiska głodu i doszło do szerokiego niezadowolenia społecznego, które groziło utratą jakiegokolwiek poparcia dla bolszewiku, a nawet rewolucją wewnętrzną. I wtedy, uwaga, Komitet Centralny Lenin zdecydowali, że w obecnych okolicznościach za co był zresztą krytykowany przez Trockiego, należy na chwilę wrócić do gospodarki kapitalistycznej, żeby tym masom niezadowolonych ludzi dać chleb. Żeby ta gospodarka ruszyła z kopyta, żeby zaspokoić żołądki, żeby ludzie zapomnieli o buncie przeciwko bolszewikom, uspokoić sytuację i też naprawić sytuację gospodarczą, tak, żeby zwiększyć produkcję i żeby zapobiec temu, że rewolucja zostanie stłumiona z zewnątrz, a później z powrotem przykręcić śrubę. I co też zrobiono, więc ten NEP był taką chwilową przerwą w systemie komunistycznym, czyli ten NEP. De facto jest dowodem na to, że Lenin zdawał sobie sprawę, że system komunistyczny doprowadza do nędzy i cierpienia, ale nie to było celem, żeby zaspokajać potrzeby ludzi, tylko to, żeby rewolucja zwyciężyła dla samej siebie. Natomiast jaki był bilans tej, 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 tej klęski głodu? Około 5 milionów ofiar. Jak czytałem o tym, to, to powiem szczerze, że byłem przerażony, bo oczywiście wielu historyków, zwłaszcza takich lewicowych, przypisuje to temu, że była wojna domowa. Że zwyczaj jest wojna, no to brakuje środków, ale spokojnie można uznać, że przynajmniej dwie trzecie z tych ludzi zmarły ze względu na to, że na politykę wewnętrzną, ponieważ w, nawet w największej wojnie, no to zaopatrzenie podstawowe chłopstwa nie jest takim problemem. Tu już mówimy o śmierci głodowej 5 milionów osób, więc samo to, mówimy jeszcze dalej o rozstrzelaniach. Ofiar Czeka, Dzierżyńskiego i Lenina, było. Kilkadziesiąt do stu kilkudziesięciu tysięcy, tu rachunki się różnią, natomiast tu mówimy o ofiarach cywilnych, o chłopach, drobnych, o, o, chłopach o, o księżach, popach, o popach, o przedstawicielach drobnej burżuazji, którzy zostali po prostu rozstrzelani, bo nie pasowali do kaprysów nowego reżimu. Więc mówimy de facto o zbrodniarzu. Tak, tam jest taki chyba cytat z, bodajże z Lenina gdzie nie macie się go pytać, czy on jest winny, czy niewinny, tylko do jakiej klasy pochodzi. Jeżeli jest klasy było urozejnej, to znaczy, że jest winny i trzeba go ostrzelać. Szanowni Państwo, to jest na koniec. To był 30. odcinek na kanale Międzywojnie i mamy też serdeczną prośbę do Państwa, a mianowicie rok już nagrywamy i prosimy Was, jakbyście mieli jakieś uwagi co do naszych nagrań, czy to o strony technicznej, czy tam merytorycznej. Jeżeli są jakieś uwagi, Pochwały, oczywiście, też to prosimy, żeby właśnie wpisać w komentarzach, co byście chcieli zmienić, czego chcielibyście więcej, na czym wam najbardziej zależy. Nam najbardziej zależy na waszej konstruktywnej krytyce oraz na jakichś propozycjach. Czy taka formuła wam odpowiada? Czy wolelibyście odcinki być może dłuższe, być może krótsze, mniej szczegółowe lub bardziej szczegółowe, być może bardziej tematyczne albo biograficzne? jesteśmy otwarci na wasze propozycje jesteśmy też otwarci na propozycje konkretnych tematów związanych z międzywojniem pewnie zrobimy za niedługo sondę wyślemy wam w formie postów społecznościowych więc proszę o udział wszystkich zainteresowanych i zapraszam do współpracy szczęśliwego nowego roku szczęśliwego pozdrawiamy